No cóż, kolejny mecz z Kryształem, takie jakby lokalne derby. Powiem szczerze, że dawno nie było tyle emocji na naszym stadionie. Nie tylko, że duża ilość bramek, bo 5 strzeliliśmy, 3 straciliśmy, ale takich kuriozalnych sytuacjach, no, 2 rzuty karne. No, takie trochę problematyczne, ale zazwyczaj nigdy nie komentuję pracy sędziów i dzisiaj też powstrzymam się. Chociaż mam duże zastrzeżenia do kilku decyzji, ale tak jak mówię, nie będę tego komentował. Skupię się na zespole. No powiem tak, martwi mnie przede wszystkim kontuzja Maćka Markowskiego, który ma problemy z kolanem. Wylatuje nam ze składu za kartki Kamiński. Gramy właściwie już juniorami, także brak Kupisza i Soleckiego jest widoczny. Ale cieszę się, że zawodnicy mimo wszystko walczyli, bo Kryształ dzisiaj postawił dość wysoko poprzeczkę i przyjechał tu też rozegrać dobre spotkanie i też ich trzeba pochwalić za to, że się nie bronili, że strzelili 3 bramki i że byli bardzo groźni. Także ciekawe spotkanie dla publiczności z naszym happy endem, ale martwią mnie urazy, kontuzje i tutaj zobaczymy, jak to się w przyszłości ułoży. W każdym razie gratuluję chłopakom zwycięstwa, dziękuję publiczności za liczne przybycie na stadion i miejmy nadzieję, że dalej będziemy kontynuować tą pasję zwycięstw, na co bardzo liczę. Dziękuję bardzo.